gość Radia Zachód. Gościem Polskiego Radia Zachód jest pan poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, sporo się w weekend działo. Atak na Moskwę. Na Krymie Rosjanie odpowiadają bombardowaniem Zaporoża i zmianami w kierownictwie armii. Echa brzmią także pomachiwania szabelką atomową przez Władimira Putina. W którym momencie wojny my jesteśmy? Jesteśmy, jak zwykle w takich sytuacjach, mówi się, że jest sytuacja przełomowa, tak? Że jest sytuacja zwrotna. Zwrotna z prostego powodu. Most Krymski ma pewien wymiar strategiczno-symboliczny. Symboliczny w tym sensie, że to oczko w głowie Putina. On był tak jakby ojcem chrzestnym całego tego pomysłu, żeby taką pępowiną łączącą Rosję z Krymem pokazać również pewną podległość Krymu mocarstwowej Rosji. Uderzenie w ten symbol jest dla niego policzkiem osobistym. To jest jedna rzecz. Dzisiaj już wiemy, że wczorajsza noc w Kijowie również była niebywale trudna, gdyż był potężny nalot na Kijów. Czyli jest akcja, jest reakcja. Putin w tej chwili staje się osobą nieprzewidywalną. Wobec powyższego rozmaite spekulacje dotyczące rozwoju sytuacji no są równoprawne, tak? To znaczy może być tak i może być tak. Nie zmienia to postaci rzeczy, że stanowcze wypowiedzi Bidena mam nadzieję, że powstrzymają Putina przed uruchomieniem guzika nuklearnego. A czy to nie powinno być tak, że przewidywalne powinny być także wypowiedzi polskich polityków i polska racja stanu Zachodu? W środę były prezydent Komorowski mówił, że czy odwołał się do deklaracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że nie będzie żadnych rozmów z Władimirem Putinem. On powiedział, że jeszcze parę miesięcy temu o tym samym przywódcy prezydent Zełenski mówił, że jest z nim gotów rozmawiać. Ja opowiadałbym się za gotowością rozmawiania o warunkach pokoju, w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem. To Bronisław Komorowski, czy Bronisława Komorowskiego nic nie nauczyły tweety i jego reakcje na te tweety także Radosława Sikorskiego? Wypowiedź ta, oczywiście mówię o wypowiedzi byłej głowy państwa, prezydenta Rzeczypospolitej, niestety wpisuje się w wielkomocarstwową narrację Rosji, ale również porozumienia między Rosją a Niemcami, które chciały zdominować Europę, które poprzez wieloletnie działania zakulisowe opasały Europę zależnością energetyczną, zależnością gazową. I dzisiaj wypowiedzi byłego prezydenta Komorowskiego tak jakby wpisują się przede wszystkim w narrację dominacji rosyjsko-niemieckiej nad Europą. I jest to absolutnie poza interesem Rzeczypospolitej. Jest to zaskakujące i skandaliczne sformułowanie. No i też podchwytywana oczywiście przez narrację czy propagandę rosyjską. No a wojna nie pozostaje bez wpływu także na to, co dzieje się w kraju. Rząd apeluje do samorządów, by zrealizowali jako część państwa także swoje zadanie i wsparły rząd w budowaniu sieci dystrybucji węgla. Samorządy do tej pory chciały wyręczać rząd w różnych zadaniach. Teraz mają do tego okazję. Mają, ja nie mówię oczywiście o wszystkich, bo mieliśmy tu samorządowca przed chwilą, który mówił, że polityka na bok, trzeba zapewnić mieszkańcom. Wszystkie ręce na pokład, wspomagać obywateli Polaków. Samorządowy pakiet węglowy to jest oferta rządu Zjednoczonej Prawicy adresowana do samorządów, które na różnych poziomach odpowiedzialności mają to samo zadanie co rząd, czyli wspieranie obywateli. Rząd dokonuje tego na poziomie ogólnokrajowym, prowadząc politykę również energetyczną. Zaprasza samorząd do współpracy, ale nie zostawia go bez wsparcia. Oto jesteśmy w sytuacji, w której wczoraj czy przedwczoraj został ogłoszony rządowy program wsparcia dla samorządów.
wielkości 13,7 miliarda złotych. Na ziemię lubuską przypada 32 367 tysięcy z końcówką. I tak na przykład powiat krośnieński będzie dysponował kwotą powyżej 6 milionów złotych i poszczególne gminy w powiecie krośnieńskim, na przykład 2 miliony 800 i gmina Krosno, i gmina Maszewo, i gmina Dąbie, i gmina Bytnica. To samo analogicznie w powiecie słubickim i wielu innych powiatach na ziemi lubuskiej. Zatem, drodzy lubuszanie, to nie jest tak, że samorząd nie dostaje środków, żeby wesprzeć ich w tym działaniu również związanym z programem, rządowym programem pakietu węglowego. Pozostaje tylko kwestia dobrej woli. To jest tak, że jak jestem u samorządowców i dzielimy się czekami z Polskiego Ładu, czy z funduszy strategicznych, czy wsi popegeerowskich, radujemy się i obie strony są usatysfakcjonowane. A w momencie, kiedy stukamy do samorządów i mówimy, pomóżcie, bo wam jest najbliżej obywateli, część tych samorządów pokazuje nam figę. Nie nam, nie partii rządzącej, tylko obywatelom. Zatem prosiłbym o to, żeście państwo samorządowcy zrozumieli, że to jest łańcuch naczyń połączonych. Rząd daje pieniądze, daje wsparcie, prosi was o realizację tego przedsięwzięcia z tego związanego zaproszenia z samorządowym pakietem węglowym. Skorzysta marszałek Polak, która wybrała się na protest do Warszawy. Pani marszałek Polak niestety dokonuje w ostatnich miesiącach bardzo radykalnego przesunięcia troski samorządowców o region, o poszczególne gminy, w kierunku trybuny walki politycznej i w sposób niebywale radykalny również radykalizuje i doprowadza do pewnej gwałtowności przekazu. Podtrzymując cały czas tezę dotyczącą Odry na przykład, zapraszając rozmaite samorządy do działań, które rzekomo mają budować wspólnotę rewitalizacji rzeki i ratowania rzeki, ale osadzone to jest na kłamstwie związanym z przywołaną wcześniej rtęcią przez wieloma miesiącami. Dzisiaj raporty niemieckie i polskie są jednobrzmiące, pokazują te same przyczyny, wykluczają rtęć jako powód główny. Wobec powyższego, jeśli samorządowcy rzeczywiście w dobrej wierze i z dobrymi intencjami chcą budować program rewitalizacji Odry, to muszą wykluczyć kłamstwo pierwotne, jakim była teza pani marszałek o rzekomym zatruciu Odry rtęcią. Marszałek Polak powinna przeprosić za te słowa, skoro już pani przywołuje. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I takie, powiedziałbym, eufemistyczne tłumaczenie się tym, że właśnie nie dosłyszał tłumacz i przekręcił wypowiedź, albo ona niewystarczająco jednoznacznie usłyszała słowa tłumacza, no nawet jeśli to się zdarzyło, to potem po wielokroć ta teza była powtarzana. Wobec powyższego, no to kłamstwo było rozsiewane i trzeba je zdementować i trzeba za nie przeprosić. W przyszłym tygodniu sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego i prawdopodobnie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie marszałek województwa. Jak ten sprawdzian przejdzie według pana koalicja rządząca regionem? Myślę, że powinna przede wszystkim stanąć w prawdzie. Samorząd nie jest od uprawiania polityki w taki sposób, w jaki proponuje to pani marszałek Polak. Czyli antagonizowanie obywateli, spychanie lubuszan na niestety bardzo fatalny portret, który w Polsce jest odbierany jako a to ci, którzy cały czas plują na rząd, chcą z tym rządem walczyć, zamiast zajmować się sprawą lubuszan. No ale tu ciąży też sprawa afery WORD, czy także wspomnianych już słów o Odrze. No oczywiście, że tak, w związku z czym wydaje się, że to są przesłanki ku temu, żeby koalicja rządząca w Sejmiku Lubuskim znalazła gotowość, żeby panią marszałek odwołać. Jest to w interesie ziemi lubuskiej. Jeśli państwo myślicie, że najbliższe miesiące, będące już miesiącami kampanii wyborczej, uspokoją sytuację na ziemi lubuskiej, to jesteście w błędzie. Będzie tylko gorzej.
Tylko gorzej. No taki pesymistyczny obraz nam kreśli tutaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurzępa. Czas nam się kończy antenowy, więc zostańmy z tym zawieszeniem w głosie. Ja myślę, że Lubuszanom też dobre słowo się należy. No właśnie, może na koniec coś optymistycznego. Mam wrażenie, bo jednak jesteśmy w sytuacji, w której ta troska Lubuszan o ziemię lubuską, troska Lubuszan o uchodźców ukraińskich, troska Lubuszan również o prestiż i renomę ziemi lubuskiej w całej Polsce jest oczywista. Wobec powyższego liderzy życia społecznego ziemi lubuskiej nie mogą tego ani ignorować, ani swoim zacietrzewieniem politycznym przełamywać. Pójdźcie zatem politycy lubuscy wzorem Lubuszan, którzy nie tylko kochają ziemię lubuską, ale dobrze również o niej mówią. To mówił polityk, także poseł Jacek Kurzępa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.